Witam, witam, witam kochani z tej strony Mocny Egregor z kanału Mocny Egregor. Kolejną osobą, jaką mówimy, tu też jest, słuchajcie, no tak silna DNA krasnoluda, bardzo, 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 bardzo silny, tak? To jest Jan Błachowicz. No ja przyrównuję do tego króla krasnoludów, no bardzo, bardzo silne. Bardzo silna osobowość, bardzo widać, bardzo silna postać, tak? No jest, ma jeszcze troszkę, słuchajcie, z olbrzyma, bo on jest spory, ale tego krasnoluda ma tak mocnego, że no nie da się to ukryć, tak? Jeszcze wam pokażę paru, bo tam jeszcze Szeliga też, to jest Szeliga, to już taki też inny. Też słuchajcie, no widzicie, u krasnoludów jest tak, albo oni mogą być właśnie tymi rzemieślnikami niesamowitymi, albo kowalami, tak, albo wojownikami, także no mówię, mają dużo zdolności, mają ludzie ich lubią, tak? Przyciągania energii, to są często, gęsto też sympatyczni ludzie, chociaż czasem, no mówię, jeżeli tam wejdą za bardzo w tą walkę, no to też może coś się tam odkleić, tak? Ale to widzimy, no też, słuchajcie, no ja nie muszę chyba mówić, no tego krasnoluda widać bardzo, bardzo, bardzo mocno, chociaż on jest bardzo, on jest wysoki, dlatego może się wydawać, że nie ma, ale widocznie energetyka jest tak mocna, że aż ten wzrost poszedł do góry, no jest łączony, tak, jest łączony z olbrzymem, także no mówię, pokażę wam paru jeszcze zawodników, którzy mają takie DNA, no bo tu no dużej filozofii nie ma, tak, też występowanie nazwiska, to też jest, słuchajcie, gdzieś tam południowa Szwecja, czyli poprzedniej reinkarnacje. Na stówę był wśród Wikingów, tak? Dużo, dużo tur wśród Wikingów na północy, bo to widać, też waleczny, też się na pewno odznaczał walecznymi. Zresztą mówię, no jeśli chodzi o krasnoludy, o Nordików, tak? Oni bardzo dużo z nich właśnie byli wśród Wikingów, wśród ludów północy, tak? Czy tam Irlandia, czy tam te kraje skandynawskie, tam zaznaczyli swoją, można powiedzieć, swoją obecność. Jeżeli wam się podobają te porównania, kochani, zapraszam na kanał Mocny Egregor na YouTubie, tam więcej takich rzeczy znajdziecie. Piszcie, kogo mam zrobić i pokazać, tak, no to będziemy tak na bieżąco pokazywać te osoby, także jeżeli wam się podobało, słuchajcie, zapraszam na kanał Mocny Egregor na YouTubie.